Jednym z priorytetów polskiego rządu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa polskim obywatelom. Bezpieczeństwa, ale również my mamy plan powrotu do małych miejscowości. Tam wszędzie, gdzie do tej pory było przez rząd Platformy i PSL-u zwijane polskie państwo, powrotu ważnych urzędów, instytucji, które gwarantują również obywatelom poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli mieszkańcy mogą pójść do komisariatu, mogą pójść do urzędu pocztowego, mają połączenia komunikacyjne, to wtedy również ich poczucie bezpieczeństwa zwiększa się i mają poczucie przede wszystkim tego, że państwo jest po ich stronie. Dziś rano przewróciliśmy 6 posterunków polskiej policji. Przewróciliśmy do życia. Te posterunki służą temu, żeby obywatele, mieszkańcy tych miejscowości mogli zwrócić się o pomoc wtedy, kiedy znajdą się w sytuacji wymagającej takiej pomocy. Te posterunki służą temu, żeby funkcjonariusze mogli być bliżej ludzi, żeby funkcjonariusze mogli nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Te posterunki zostały przywrócone na zasadzie konsultacji społecznych, a więc słuchamy ludzi, słyszymy, co ludzie mają nam do powiedzenia i reagujemy. Reagujemy w ten sposób właśnie. Czuwają nad bezpieczeństwem tych, którzy są już dorośli, jak i tych, którzy chodzą jeszcze do szkoły. Strażnika granicznego i pewnie niektórych.